Na wstępie jeszcze raz przepraszam serdecznie wszystkich, których raziły moje lapsusy językowe. Nie mam nic na swoją obronę. Wiem, że graliśmy z Krakowią Kraków. To już teraz był taki żart. Oddaję głos panu trenerowi Motyce. Ja będę krótko mówił, bo właściwie nie mam nic za dużo do powiedzenia. Chciałem pogratulować tutaj zespołowi Motoru za bardzo konsekwentną i solidną grę dzisiaj. No cóż, ja się wstydzę dzisiaj za swój zespół. Nie będę ukrywał, że totalnie się skompromitowaliśmy. Pozostało mi tylko przeprosić kibiców i działaczy za to spotkanie, bo zakładaliśmy sobie grę na zero, a w ciągu 12 minut przegrywaliśmy już 3-0 i właściwie byliśmy bezradni jak dzieci, także ciężka droga nas czeka do Krakowa. Na pewno analiza meczu będzie dość ostra, natomiast jedynie co, to mogę powiedzieć tylko, że dziękuję za to, że do końca próbowali walczyć i chcieli się jeszcze podnieść, strzelić jakąś bramkę. Niestety nie mieliśmy szczęścia. Pola manewru za dużego nie było, także przykre to jest. Smutna droga będzie do Krakowa. Ale niestety Motor się był zespołem lepszym i gratuluję trenerowi Świerczewskiemu bardzo dobrego występu dzisiejszego zespołu. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Piotr Świerczewski. Panowie sobie rozłożą. Ja, tak jak panowie widzieli w tych meczach, kiedy przegrywaliśmy, miałem uśmiech na twarzy, mówiłem, że w środku jestem zły. Teraz mam uśmiech na twarzy i w środku jestem szczęśliwy, że wygraliśmy spotkanie. Oczywiście to też popełniliśmy dużo błędów, których będziemy chcieli poprawić, bo jak widzieliście, Vincent to jest takim człowiekiem, który chce wszędzie grać. Jest po prostu nie do okiełzania, ale to jest fantastyczny zawodnik i po prostu, no, musi też pamiętać, że trzeba bronić, bo lewą stroną jakby najwięcej, lewą stroną drużyny przeciwnej jakby najwięcej ataków szło. Natomiast no, sam otwierałem oczy, jak pressing, jak po prostu polot moich zawodników od pierwszej minuty praktycznie, jak weszli do meczu, był bramka 1-0, trzecia minuta, 2-0, za chwilę 3-0, chyba nie wiem, czy słupek, tam chyba był z głowy słupek, czy jakieś akcje, także to ja im gratuluję, bo przecież nie ja byłem na boisku, tylko zawodnicy, im gratuluję, że weszli w mecz od pierwszej minuty, chcą pokazać, że potrafią grać. Mam nadzieję, że to nie był tylko jednorazowy nasz wyskok i teraz zostały 4 mecze jeszcze do końca i te 4 mecze spróbujemy po prostu zagrać o całą pulę. Nie będziemy nigdzie kalkulować, żeby tam grać jakiś remis czy coś. Gramy o całą pulę. Myślę, że miejsce w tabeli nie odzwierciedla tego, jak teraz zaczynamy grać. Już w Twardobrzegu graliśmy nieźle i też w pierwszej połowie no, powinniśmy prowadzić. Niestety błąd bramkarza. Potem jakoś dziwnie załamali chłopaki. Załamali się po drugiej bramce, to też nie wiadomo, czy błąd bramkarza, jakieś taka centra wpadło, to nie wiadomo, tak byle jak. No ale no, popełniamy błędy, ale cieszę się, że też strzelamy bramki, tyle ile dzisiaj oddaliśmy strzałów na bramkę, akcji wyprowadziliśmy, no to praktycznie to co na początku przejmowałem drużynę, to praktycznie, no nie wiem, czy był jeden strzał, dwa strzały podczas całego meczu, dzisiaj to był praktycznie bardzo dużo chłopaki oddali strzałów i przeprowadzili akcji. No niestety, no, mój kolega Marek przegrał, no ale tak jest w sporcie, raz przegrywa jeden, raz przegrywa drugi, no i podajemy sobie ręce i idziemy dalej. No życzę mu, żeby Markowi i jego drużynie, żeby odebrała punkty przeciwnikom kolejnym, z którym będą grać, bo to będą również nasi przeciwnicy, a my idziemy do przodu. Proszę o zadawanie pytań, tylko taka uwaga techniczna, prosiłbym o przedstawianie się imieniem, nazwiskiem i medium reprezentowanym, panowie trenerzy. Nie znają państwa dziennikarzy. Proszę uprzejmie. To może ja, Krzysztof Nowacki, Kurier Lubelski. Mateusz Oszust miał troszeczkę ostatnio ciężkie czasy, dużo krytyki. Dzisiaj wyszedł do pasy kapitana. To też jakieś takie podkreślenie, dodanie młotów i tego, że ciągle wierzycie w niego? To znaczy, to jest tak, że teraz wiadomo, że nie możemy robić żadnych transferów. Mateusz jest dobrym bramkarzem. Niejednokrotnie pokazał, że potrafi bronić, ale zdarzają mu się niesamowite wpadki. Widzieliśmy z Resowym, jak puścił fatalnie bramka w Tarnobrzegu. To jest też psychologia. Drużyna zaufała Mateuszowi, ja też zaufałem, bo też nie mamy wielkiego pola manewru i stwierdziłem, że Mateusz, musimy postawić wszystko, albo będziesz wielki, albo po prostu nie dla ciebie jest piłka. I stwierdziliśmy, że musi mieć opaskę kapitana, będzie ją miał do końca sezonu. Potem zobaczymy, co będziemy robić. Póki co Mateusz dzisiaj bronił w miarę nieźle, tam może jedna interwencja, kiedy wyszedł, coś tam się machnął, ale w miarę nieźle bronił i będzie miał opaskę do końca sezonu, bo drużyna, no to jesteśmy wszyscy,
Nawet bramkarz, który popełnia błędy, to jesteśmy wszyscy. Wszyscy przegrywamy i wszyscy wygrywamy. Nawet ci rezerwowi. Dlatego no póki co to tak trochę psychologicznie dajemy mu duży kredyt zaufania, no bo jest to nasz aktualnie najlepszy bramkarz. Proszę bardzo. Nasze właśnie tak internetowa telewizja Lublin. Przejście na dwóch napastników, to będzie stałe. Wie pan co, raczej tak jak mówię, że my będziemy grać teraz o pełną pulę. Mistrza pewnie nie zdobędziemy, albo będzie bardzo trudno. Spaść pewnie z taką grą nie spadniemy. Podejrzewam, że co mamy bronić? Najwyżej przegramy mecz i będziemy gdzieś w środku tabeli, ale gramy o całą pulę. Niech to będzie widowisko, niech będzie dużo strzałów, bo to przychodzą kibice chyba dzisiaj. Fajnie, żeby były te bramki tak gdzieś tam w czasie, no tutaj w 10 minucie już można było praktycznie iść do domu. No, ale... no czekaliśmy jeszcze w czasie. Ja też czekałem, ale się nie doczekałem. Dlatego no będziemy grać do końca, tak planuję przynajmniej.